No. To opowiadaj. Dobrze. Jak się nazywa? Wilki i siedem. Wilki i siedem koźlątek? Wilki i siedem koźlątek. Dawno, dawno temu, za lasami, za górami, żyły sobie koziołki. Aha. I pewnego dnia mama kozła bawiła się z... A, nie. Koźlątki się bawiły w ogródku. Koźlątka. Koźlątka. I mama zawsze patrzyła, bo się bała wilka. I pewnego dnia mama powiedziała koźlątkom, nie otwierajcie nikomu, bo ja wychodzę pójść po dodatkową trawę, więc bądźcie grzeczni i bądźcie w domu. Bądźcie w domu. Mhm. I powiedziała im, żeby nie otwierać nikomu, poznać głos, żeby to była mama i żeby... Żeby otwierać tylko mamie? Tak. No i mama pocałowała wszystkie siedmioro koziołątek. Tak. I no i poszła i powiedziała, żeby zamknąć drzwi na klucz. Nie na klucz, tak. Zamknijcie drzwi na klucz. A baranki, dobrze. Dobrze, mamusiu, my. I no i poszła sobie. I nagle wilk słyszy, że się bawią w domu. I idzie i mówi. I puka do drzwi. A koźlątka ledwo szość mówi. Kto tam? A wilk mówi. To ja, twoja mama. Ale nie, ale chyba udawał mamy głos. No weź, bo on nie mówi tak. To ja! Twoja mama! Nie, on chyba udawał głos mamy. To ja! Twoja mama! No, i co one na to? A baranki. Co to? Koźlątka, nie baranki. Koźlątka. A koźlątka. My się... To ja mam powiedzieć? Nie. To wilk! Nie otwierajcie! My się wilka nie boimy. Do środka go nie wpuścimy. Niech smakiem obejdzie się ten, kto myśli, że nas zje. I... Wilk, a wilk uciekł. O. Poszedł niepyszny. No i... A one w tym czasie znowu się bawiły, a wilk zjadł jajka na surowo. Żeby jednym co? Łykiem, żeby mieć głos taki. To ty miałeś rację, że one go poprzednim razem poznały go po czym? Po głosie. Po głosie powiedziały do niego, my znamy głos, to nie jest twój głos mamy, tak? No. A no właśnie. Czyli on poszedł zjadł na surowo jajka, żeby mu się głos zmienił. No i co? No i wraca i puka. Puka? A koźlątka? My! Kto tam? A wilk? To ja! Twoja mama! Ma piękny głos! To ja! Po tych jajkach. Twoja mama! To ja! Wasza mama! Najstarsi mówią, to mama! Otwierajmy! I już chcieli otworzyć, a najmłodszy koźlątek powiedział, ja się boję, niech pokaże nam kopytko. A najstarsi mówią, pokaż kopytko. No i pokazał. Co wilk zrobił? Pokazał swoją łapę.
łapę z pazurami, a on mówił, uciekać to wilk. No, a wilk uciekł. No i wilk też uciekł, tak? No. I potem poszedł do... A one znowu nie mówiły myśli wilka? Mam powiedzieć znowu? No. My się wilka nie boimy, do środka go nie wpuścimy. Niech smakiem obejdzie się ten, kto myśli, że nas zje. A wilk pobiegł do mały... Małpy? Nie, pobiegł i znalazł mąkę i się... Gdzie znalazł tą mąkę? W wios... nie. W farmie... Młynie? W młynie. Właśnie, bo mąkę się robiło w młynie. No wiatrak w młynie, się, właśnie. I się... Nie ciągnij go, no weź. I się obtarł tą... No wytarł się, albo wytarł. Tak się... Takie zrobił... Tempura. Tempura. Otarł się o mąkę. Połóż się, Kazi, połóż się. Ty wilku, pokaż łapę lepiej. I pokazał. No to dobrze, poczekaj, schowaj na razie. I to poczekaj, mówi, to ja, to ja, twoja mama. A to mama. I pokaż łapę. Pokaż łapę. I pokazał w mące całą. Pokazał w mące i miał białą. I otworzyli mu. To mama. I uciekają. I szybko uciekają. A one, nie, to Kazio. I uciekają od wilka. No. Jeden się schował pod stołem. Tak, drugi się pod kanapą. Trzeci... Nie pamiętam. To nie wiem, to było za... Jeden trzeci się schował. Dobra, wiem. Za zasłonę. Za zasłonę. Czwarty się schował, nie wiem, pod stołem to już było. Nie, już było. To... Na lampie. Nie. Ja! Pod lampą. Piąty się schował... W toalecie. Dobrze, w ubikacji. No. Szósty pod prysznicem. Nie. I stoi tak. Nie, szósty w wannie. No dobra. Wannie. A siódmy pod ziemią. A siódmy się schował do? Do starego zegara, to ten najmłodszy, co był... No. Co był to ten najmłodszy, co był najsprytniejszy. W kącie. Najsprytniejszy. No. Najsprytniejszy. Co Kaziu nie znalazł, ponieważ... No poczekaj, no i co? No i nie zjadł wszystkie oprócz tego małego. Tragedia. No i mama wraca i mówi, me! Gdzie one są? I nagle wyskak i słyszy płacz z zegara i mówi, co to za zegar? Co to za zegar? Płaczący. I otwiera, a tam wyskakuje koziolątko najmłodsze i mówi, wszyscy zostali pożarci. No i idzie z mamą do wilka i widać, gdzie go znaleźli? Pod drzewem. No tak, bo on co, nażarł się i zachciało mu się co? No i... I śpi. I chrapie. I mówi. Mama kozła mówi. Widziałam, że coś się poruszyło w brzuszku. Myślę, że nadal żyją. I poszła po nić. Wzięła siekierę. Cia. A potem go poskładała. Taki Frankenstein. I koźlątka. Ale dwa dni go składała, bo jej się pomyliły kolejność. I przyszła ogon do czoła. No to cicho, bo z mojego się nie śmieliście, no. Mama kozła poszła po nożyczki, po nić i po igłę. I przyniosła i rozcięła brzuch. Aha. A wtedy wyskoczyły koźlątka. Koźlątka wyskoczyły i się przytulali, ale mama kozła
wrzuciła ciężkie kamienie do brzucha i musiał mocno spać ten wilk. I tak wrzuciła, tak. No i zaszyła. I poszli już do chatki. Chodź tutaj. Chodź, gruba się. Wilk się obudził. Mówi, o, ciężki brzuch. Potrzebuje popić. A mama koźlątka za drzewem patrzy, jak picie pije wodę z rzeki. I pił. I małe koźlątka tak. Ja! O, idę, podbiegł do niego i tak. This is Sparta! My! To nie ma już 20 minut. Nie, no i co? I do rzeki i te kamienie. Do rzeki. I kamienie tak były ciężkie, że na dno poleciał. A koźlątka w tym czasie się bawią. Usłyszeli grzmot, że zginą. I mówią, hurra, zwycięstwo! I mówią, my się wilka nie boimy. Zwycięzca nie, to będzie na końcu. Nie, co ty? My się wilka... Hurra! My się wilka nie boimy, my każdego zwyciężymy. Niech smakiem obejdzie się ten, kto myśli, że nas zje. No a i potem się bawią i bawią, a w rzece słychać. Ty małe koźlątko! I jak tak blubblubl... Tak, nie mamo koźlątko! I koźlątka już już nigdy nie miała problemu z wilkiem? Miały, ale to w drugiej ale części. Po tym dniu przyszedł miś. No dobra, to będzie następny odcinek. To był kolega. No dobra. A po misiu będzie dzik. Piękna bajka. A jutro Ignacy.